zawsze na pograniczu geodezji i astronomii, bo zawsze powtarzam, że te dziedziny zawsze się łączyły bardzo ściśle i współpracowały. Kopernik też współpracował przy tworzeniu map, choćby z Bernardem Wapowskim, ojcem polskiej kartografii, pomagał właśnie obserwacjami astronomicznymi zlokalizować dokładne pozycje miast Pomorza i Warmii na tworzonych przez Wapowskiego mapach. Więc wszystko się łączy i dlatego jest też propozycja, żeby zrobić dokładny właśnie pomiar, będziemy tutaj wstępnie to robić, lokalizacji Słońca i jako punkt ściśle określonych współrzędnych na tablicach informacyjnych będzie podane nie tylko współrzędne tego punktu, ale też dokładne odległości od tego punktu do domu Kopernika, do miejsca, gdzie najprawdopodobniej wykonywał większość obserwacji na Kromborku, do Akademii Krakowskiej, do Kolegium Maius, gdzie studiował, czyli do miejsc symbolicznych związanych z Kopernikiem. Więc obiekt będzie miał nie tylko funkcję kolejnego pomnika, ale będzie też obiektem użytkowym i jednocześnie obiektem edukacyjnym. Dlatego nie będzie, że tak powiem, dużym obiektem, ale wydajnym w swojej formie. Spełniający wiele... Tak, wiele funkcji. Okay, symbolicznie, tutaj mamy... symbolicznie właśnie przekrój, jak to mniej więcej ma wyglądać. Więc można to zrobić na różne sposoby. Czyli wypełniamy naszą przestrzeń zieloną wokół regionalnego centrum kulturalno-bibliotecznego. Przestrzeń, gdzie jest dosyć duży transfer osób do naszego ogródka jordanowskiego. O kolejny element małej architektury, który ma swoją głęboką historię, ale też pod kątem takim doświadczalnym może być bardzo ciekawą atrakcją. Nie tylko dla harcerzy, którzy w przyszłym roku będą obchodzić swój wspaniały jubileusz 50-lecia powstania KUF. Tym bardziej właśnie, że jesteśmy przyzwyczajeni do tych Kopernika z obrazu Matejki, które jest no, niestety głęboko fałszywa historycznie. Tworząc pierwsze w ogóle w Polsce taką rekonstrukcję, pokażemy, jak to naprawdę wyglądało. Więc dlatego ten pomnik będzie absolutnie unikalny w skali kraju. No czyli super, to nasze dzieciaki na pewno, te, które będą przechodzić czy to do biblioteki, czy do ośrodka kultury, czy tutaj do centrum, na pewno tym się zainteresują i myślę, że być może pobudzą w sobie jakieś zainteresowania związane właśnie z astronomią, czego im życzymy, a bardzo fajnie się daty nakładają. To skoro 550. rocznica urodzin Kopernika wypada w przyszłym roku, a Kufiec ma swoją 50. rocznicę nadania imienia, no to mamy 550 lat fajnej działalności. Oj tak, super. Panie burmistrzu, a Błękit ulica już niedaleko. Nie, no prawie że na nowo. To tam trzeba zabetonować. Tutaj też pewnie jest beton trzymający ten krawężnik, więc musimy z 80 odcinek. Proszę zaczniemy na to, proszę na jeden pan. Tutaj się przesuwamy to troszeczkę tą stronę. Ten taki. Pierwszy punkt i kierunek. Gdzieś tutaj. No ale to tu, żeby odstęp zrobić od tego. Tylko właśnie jeszcze problem z kanalizacją, żeby się zmieścić. Ale to jest.